Ale co mam? Mam coś, na pewno, tylko jeszcze nie wiem co. A! Mam plan ciuszki robić. Powiem wam, że kurde, okazuje się, że system robienia ciuszków jest trochę szybszy niż myślałem. Ja myślałem, że my sam pelek pierwszy zamówimy za miesiąc. I się okazuje, że kurde, za dwa dni chyba. Tak dalej pójdzie. Maję sobie weźmiemy. Cześć, panie Fader. Are you my father? Wader, fader. Ach, ale śmieszne. Olel. Tego bym się nie spodziewał. Mike Morhaime and other ex-Blizzard developers launch new studio. Dreamhaven is a new game company that will create and publish original game win. Ale szajs. Alan Dabiri, nie znam, Ben Thompson to kojarzę, Chris Sigati znam, Dustin Browder znam, Eric Dodd znam, Jason Chaitz. Kurwa, Blizzard to 2-0, tak? What the fuck? Powodzenia w walce! No to nieźle, ciekawe. Ciuszki o tematyce Hearthstone'a? Absolutnie nie. Absolutnie nie o żadnej tematyce Hearthstone'a, mordeczko. Dobra, będzie tak. Ale muszę przyznać, że ciuszki jak tak kurde se zobrazowałem je w głowie, to miód malina. Się zapowiadają. Nie wiem, co z tego wyjdzie, to wiadomo. W głowie to jedno, a IRL to drugie. Świetnie sobie radzisz. Ale no jestem pod wrażeniem. Twoi stronnicy pokazali, co potrafią. Dowiemy się w jakiś szczegół w najbliższym czasie. A jakie byś chciał szczegóły znać w sumie? Dobrze będzie zobaczyć ich wszystkich wad. Bo jeżeli jakieś chcesz znać, to możesz pytać, to ci mogę powiedzieć, nie? Tylko tak w sumie, no nie wiem, co byś chciał wiedzieć. Cześć, pani Bezjak. Trzymam kciuki za kolejny projekt. Zobaczymy, zobaczymy. Activision powstało z Atari, które było wtedy gigantem, to może z byłych pracowników Blizzarda to jest coś ciekawego powstać. Znaczy jakoś za specjalnie mnie to nie interesuje, więc... Myślę, że masz spore szanse na wygraną. Z chęcią kupię twoje ciuszki. Na ile koper dajesz za takiego t-shirta? Będą w lokalnym sklepie jak chaos na przecenie minus 50%, przynajmniej 2 plus 1 do tego 50 zeta max. No, nie znam jeszcze cen, ale to może być trochę za wysoko. To maleństwo jeszcze ci się przyda. Zobaczysz. Zrobimy tak. T-shirt jak będzie dobrej jakości, myślę, że 100 max. No nie no, 100 raczej nie. Znaczy ja nie wiem jeszcze ile kosztuje produkcja. Może jakąś szwalnię na oku, czy będziesz szukać? Będę szukać. Nie wiem ile kosztuje produkcja jeszcze dokładnie. Ale no podejrzewam, że trochę może kosztować, więc... Ale 25-30 zł to myślę, że... To chyba nawet jakbym dopłacał do tego, znaczy jakbym po kosztach sprzedawał.
to jedynie bym coś z tego było. Więc raczej, raczej myślę o trochę wyższych kwotach. Czy mam już kogoś do grafiki na koszulki? No właśnie, mam jedną Lasencję, tylko nie wiem, czy Lasencja się zgodzi, ale tak mnie jarają jej grafiki, że normalnie chyba się zakochają w tych grafikach. Nie potrzebuję tylu stronników. Myślę, że mogę zrobić tak. Czy zrobić tak też mogę. Tego smokulca. Po 80-100 zł to można kupić już takich firm jak Adidas, Nike, Reebok, Puma. Więc chyba fanatycy wydadzą za jakieś no name koszulki 80 zł. Git good! Mój wujek próbował ogarniać raz z ziomkiem z Wrocławia, co rysował własne wzory na koszulki. Nie kumam. Za bardzo. Że powiedziawszy, o co ho. Świetnie sobie radzisz. Celuj w przedział 40-50 to realniejsza kwota za koszulkę. Powiedz mi, jakie masz doświadczenie na rynku odzieżowym w Polsce? O, traperino. Traperino. Dobra, to biorę Rolkens. Czy my chcemy takiego? No niech będzie. No śmiało, wynajmij sobie którego. O, mamy takiego. I robimy tak, robimy tak, robimy tak. I możemy zrobić tak i tego nie potrzebujemy. Przejdź się po sieciówkach i zobacz ceny takich marek jak Devers, Crop, ile kosztują. Ty co, czekaj, jak chcę otworzyć restaurację, to powinienem przejść się po McDonaldzie i popatrzeć, ile żarcie w maku kosztuje? I otworzyć restaurację, gdzie za obiad możesz, gdzie za obiad zapłacić 18 zł. Świetnie sobie radzisz. Okej, okay, ale dalej nie odpowiedziałeś na moje proste pytanie. Jakie masz doświadczenie z ciuchami w Polsce? Pytanie jest naprawdę it's as fuck, nie? Czyli twoje koszulki to high premium, skoro Crop i Divers to McDonald's. Znaczy, wybacz, że pytam, bo nie znam ogólnie za dobrze tych marek. Znaczy wiem, co za marki, ale nigdy się nimi jakoś bardzo nie interesowałem. Ale czy Divers i Crop to nie są przypadkiem jakieś szroty z Chin sprzedawane po taniości? Tak jak mówię, to nie mówię, że tak jest, tylko pytam, czy tak przypadkiem nie jest, bo mi się z tym osobiście kojarzy. Serię udajesz, czy jak, co ty porównujesz swoją restaurację za restaurację renomowaną i co możesz otworzyć i zrobić potrawy za 80-100 zł za deser, tylko czy to ktoś będzie kupować? Co? Gościu, podajesz mi jakiś przykład, żebym się przeszedł po sieciówkach i kupił i zobaczył, że te t-shirty z Chin są po 25 zł. Więc się pytam, czy jak otwierałbym restaurację, to mam się przejść po McDonaldzie i zobaczyć, że cheeseburger kosztuje tam 4 zł i po tyle sprzedawać u siebie? Wiesz, trochę wydaje mi się, że nie tak logika, nie? Dla mnie możesz dać cenę koszulki 100 zł, twoja brocha, ale kto to kupił?
To skoro cię to nie interesuje, to po co się odzywasz? Co ty porównujesz McDonald's do restauracji? Co ty porównujesz te marki ubrań, które wypisałeś, nie pamiętam, do marek ubrań? Adidasa? Bo pierdolisz trochę bez sensu. Dobra, idź z Bogiem, Sydu, bo nie chcę się denerwować. Co się nie zabije, to cię zbije. Ciekawe, jak to się dalej potoczy. Dobrze będzie zobaczyć ich wszystkich w akcji. Szmokulec nadzorczyni, nadzorczyni, nadzorczyni. Nadzorczyni mi się to podoba. Nadzorczyni mi się to też podoba. Dobra, zupa z bobra. Zobaczmy. Tu mamy dobrego pirata do tego buildu. Tylko teraz czy ja chcę... Ile? Bo to sobie mogę sprzedać, to sobie mogę zagrać, to sobie mogę kupić. Tu sobie mogę zrobić tak. Pirata sobie muszę wrzucić. Mam demona, mecha, pirata, smoka, no name'a. Też mi się nie podoba. Masz tu trochę złota za fatygę. Dzikość. Niech będzie tak. Myślę, że masz spore szanse na wygraną. Tam. McDonald's to bar szybkiej obsługi? No to dziwne, bo nazywa się restauracja McDonald's. Tak mi się wydaje. Euć. Chyba tego nie wygram. Chyba nie wygramy. Jak się wszyscy długo. Goldzik mamy, ale. Mecha bym sobie wymienił na coś innego. Na przykład na tego. Solidny strategiczny wybór. Wynajmij rekruta, póki możesz. Dobrze kombinujesz. Weźmy tak. Dobra, git gut. Planujesz otworzyć sklep z koszulkami, tak? Nie, bardziej ciuchami. Znaczy, w sumie bardziej markę niż sklep. Świetnie sobie radzisz. Marko opierającą się tylko na sprzedaży internetowej, czy też powstanie jakiś sklep stacjonarny? Raczej tylko na internetowej. Myślę, że na 90% tylko internetowa, bo stacjonarna to za dużo zabawy. Czy mam już nazwę wymyśloną? Tak. Też tak na 90%. W sensie mam, ale jeszcze się zastanawiam, czy na pewno chcę taką. O, to jest dobre. To jest dobre. Dobra, to wydupimy. Do
złoto do przodu. To zagramy, wydupimy. To zrobimy tak. Nic nie ma, co bym chciał. To mogę sprzedać. Nic nie ma. Tego mi się chyba teraz nie opłaca zagrywać, bo zagram, sprzedam, zroluję sobie i co, trafię coś, będę musiał zafizować z tyłu, to bez sensu. Więc zrobimy tak, myślę. To niech stoi na przodzie, to niech stoi tu. No, może być. Czy uchylę rąbka tajemnicy? Nie, bo jeszcze nie mam powykupowanych różnych tych pierdolników i pozakładanych domen, więc wiesz, nie chcę, żebyśmy później ją zajął. Ale to nic specjalnego na dwa. Muszę ci dać na ignora, bo za bardzo chcesz błyszczeć. Zjedz Snickersa. Ziomuś, to ty zacząłeś krytykować mnie po całej linii, jak tylko zacząłem coś gadać o ciuchach i piszesz do innych, że chcą za bardzo zabłysnąć. To się nazywa hipokryzja. Nie wiem, czy wiesz. Takiego możemy piknąć, tylko nie mam za bardzo go jak wrzucić na stół. Więc myślę, że zrobimy bardziej tak. Poszukamy już piąteczki. Akurat wpadła. Deep good. Dobra. Teraz tak. Ja bym sobie jeszcze piknął tego gościa. A teraz się pojawia mały problem. Gram z typem, co odpadł. Dobra, zobaczmy najpierw, co ja tutaj mam. Nic specjalnego. Bestyjka. Czy ja chcę tego demona? Nie no, chyba chcę, nie? Tak z dupy, no ale trudno, niech będzie. No nie wiem. Świetnie sobie radzisz. Jest szansa na dokończenie wieśka dwójki na streamie? Nie. A jak się tak... Jak się wykupuje domenę? Chodzisz na stronę home.pl na przykład i kupujesz domenę. Tyle. Zamiast w większości przypadków tylko krytykować pomysły innych, a jak im się powiedzie, to wtedy dopiero zaczyna się hejt. Jest to krytykowanie pomysłów jest ogólnie w miarę zdrowe, nie? Bo pozwala spojrzeć na niektóre rzeczy z innej perspektywy. Problem jest, jak ktoś, kto nie ma o czymś zielonego pojęcia, próbuje się wymądrzać i pisze swoje dyrdy mały. Mimo, że tak na dobrą sprawę nie ma naprawdę żadnych podstaw do tego, nie? Tu już tak patrzysz i mówisz... Okej, świetnie, przyjacielu. Znawca. Prawdziwy, realny znawca. To maleństwo jeszcze ci się przyda. Zobaczysz. Dobra, chwilę. Mamy smoka, pirata, mecha, bestie i to. Czyli mamy wszystko. Tutaj możemy sobie zostawić jeden slocik na... Mamy też taką bestię. Dobra, mogę to kupić. Teraz się zastanawiam. Czy my chcemy hydrę? Chyba nie chcemy hydry. Piraci. Nie, niech zostanie ten wariat. Dobra, zrobimy tak. Zrobimy tak, zrobimy tak. I zrobimy tak. Prawko dzisiaj elegancko zdane za pierwszym. Gratulacje. Mówiłem, że proste.
tylko nie w Divine Shielda. Walnij sobie w tego. No, prawie. Prawie se walnąłeś tam, gdzie trzeba. To jest zdałem pracę za pierwszym tygodniem. What the fuck? Brakuje mi jednego damage'u, no nie wierzę. No, uwierzyłem. Pa. Czy serio trzeba być ekspertem? No, wypadałoby.